Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny będziemy dalej sprzątać. Ja wiem, że niektórych być może tego typu filmy motywacyjne do sprzątania nudzą, to nie jest dla nich film. Natomiast ci, którzy lubią po prostu patrzeć, ja na przykład uwielbiam patrzeć, jak ktoś coś robi. Bardzo lubię też takie filmy motywacyjne, bo wtedy ja też mam wrażenie, że ojej, idę coś zrobić, coś ogarnę. Dlatego jeżeli ktoś lubi takie filmy motywacyjne, to zapraszam bardzo serdecznie, a dzisiaj będziemy sprzątać sypialnię. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam na film. Słuchajcie, jak długo będzie trwał ten film, nie mam zielonego pojęcia, dlatego że jeżeli chcę sprzątać z Wami mieszkanie, to wysprzątanie takiej sypialni wcale nie zajmuje tak mało czasu. Ja oczywiście staram się nie robić zawsze wszystkiego naraz, dlatego że mam tu dosyć dużo luster i dzisiaj będę myła te lustra. Kwiaty mam pomyte, więc nie będę na razie kwiatów myła, wystarczy, że je tylko przestawię. Na pewno będę zmieniała pościel, dlatego że generalnie zaczynam zawsze porządku od zmiany pościeli, dlatego że ona nam po prostu najwięcej daje kurzu i wtedy warto to zrobić. Oczywiście będę chciała również przetrzeć lampy, i oczywiście pokażę Wam, bo raz na jakiś czas, a zwłaszcza przy okazji świąt, trzeba przejrzeć nasze szafki, te nocne, bo to wiecie jak jest, nie chce Wam się wstać, nie chce Wam się czegoś wyrzucić i w tych małych szufladkach gromadzi się pełno rzeczy. I dzisiaj będziemy właśnie taką szufladkę sprzątać. Muszę Wam powiedzieć, że ta komoda, która tu stoi, to jest bardzo stara komoda, ja ją już nawet dwa razy przerabiałam, ale jak mam być szczera, do bólu, to ja nie lubię tej komody i tak mam nadzieję, że sobie kupię może na wiosnę, może jak jakąś komodę trafię, to będę chciała zmienić. Dlaczego? Dlatego, że ona ma już te, słuchajcie, ta szafka już się po prostu, ona się już tak tutaj wypaczyła, ona się już nie chce tutaj zamykać. O, przy Was się zamknęła akurat, widzicie? I to samo jest z tą, ona się cały czas tutaj otwiera. Także ta szafka już po prostu swój żywot ma za sobą i tak nie bardzo już spełnia funkcję. Dlatego w tej szafce między innymi trzymam takie rzeczy, które na co dzień nie są mi tak potrzebne, dlatego że nie mogę jej tak ciągle otwierać, zamykać, bo tak jak Wam pokazywałam. I zobaczcie, tak przy okazji zobaczyłam, że tutaj mam w tej szafce. Na pewno każdy z Was ma taką szafkę albo karton, gdzie trzyma właśnie te takie różne torby prezentowe, które się dostaje. I zobaczcie, ja to wszystko, taka torba, już w sumie ja i to, takie stare torby, które znalazłam tutaj. O, ale jest fajny papier pakowy. O, widzicie? Bo tego typu papiery, bardzo fajnie sprawdzą się. I ja tak sobie, wiecie, odkryłam nagle tą szufladę, o której zapomniałam. Ale tak patrzę, że słuchajcie, trochę tego dostawałam, tych butelek. Bo tu jedna, druga. Także ja sobie tutaj przejrzę szufladę i one, widzicie, nawet ciężko chodzą. Dlatego ja tej komody tak nie bardzo lubię i tutaj mam takie rzeczy, tak jak Wam wspominałam. Ale bierzemy się za po prostu zmianę pościeli. Taka zmiana pościeli, to ona jest bardzo szybko, ze względu na to, że tutaj fajnie można obejść to łóżko naokoło i tutaj wtedy nie ma problemu. Ja się biorę za zmianę pościeli. Żeby nie stało się tak, 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 żeby nie stało się t
Wróćmy na dzieło, tak. Na chwilę. Jak widzicie, pościel już przewlekłam. Ja oczywiście tak dokładnie łóżka nie ścieliłam, dlatego, znaczy nie zasłałam dobrze tego łóżka, dlatego że jest wieczór i ja za chwilę będę kładła się do łóżka, więc nie ma potrzeby go aż tak elegancko w tej chwili tutaj pościelić. Natomiast chciałabym jeszcze tutaj zrobić tą szufladkę, a ponieważ słuchajcie, właśnie a propos tego, co ja Wam cały czas mówię, że jak prześcieliłam pościel, już mi się tak, szczerze mówiąc, odechciało porządków, a trzeba jednak umyć lustra i sobie pomyślałam, że to jest ciężka praca po prostu, te lustra, to wcale nie jest lekko i myślę sobie, że już mi się nie chce dzisiaj i więcej nie będę robić i tak chyba właśnie zrobię, że jutro albo pojutrze zobaczę, kiedy umyję te lustra, na pewno wtedy spotkam się z Wami i zrobię ten film, no ale żeby dzisiaj coś dokończyć, no i że jednak miałabym poczucie, że nie tylko pościel zmieniłam, bo zapraszam Was na porządki, a potem mówię halo, prześcieliłam łóżko, no trochę nie tak, więc żeby być taką, słuchajcie, moja tajemna szufladka, ona jest mała, zobaczcie, bo ona jest mała, ale zobaczcie, co tutaj się mieści. No wszystko, jest po prostu wszystko. Tu jest moje, o, pokażę Wam, tu mam takiego, o, jak słońce mnie rasi, to ja sobie takiego zajączka ubieram. Miłosz też lubi te zajączki. Co tu mam? O, chlorochinaldin, to na gardło. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Żebyście lepiej się poczuli, to Wam pokażę coś. Zobaczcie. Patrzcie. W małej szufladce są 4 kremy do rąk, bo albo z nimi pewnie tu przychodziłam, albo nie wiem co, ale 4 kremy do rąk, więc to trzeba od razu jeden zobaczyć. To jest do wyrzucenia. Tu długopisy to się mogą przydać. Tu jest jeszcze... A, tutaj są słówka z angielskiego. Dobrze, niech będą. Notatnik, to też niech tu zostanie. Tutaj to jest Miłosza, zapiski, to też muszą zostać. To do wyrzucenia. To też do wyrzucenia. Oczywiście karta Miłosza, też do wyrzucenia. I to zostaje tutaj. Oj, zobaczcie, jaką ładną ramkę znalazłam, ale zobaczcie, jaka piękna ramka na zdjęcie. Też muszę ją gdzieś tu wykorzystać. Pewnie nie miałam pomysłu i odłożyłam. Jeden krom do rąk zostaje. A, słuchajcie, no zobaczcie. Mania kremów do rąk, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 kremów i one nie są puste. No to w takim razie te 4 zabieram. Ten jeden zostawiam tu. Tamto idzie do wyrzucenia. To już jest fajnie i króliczek idzie z powrotem tu. To idzie do wyrzucenia. To do wyrzucenia. Dobra. A to szufladka idzie z powrotem. No i taką, widzicie, chociaż jedną szufladkę przy Was zrobiłam, natomiast te większe prace pod tytułem mycie luster, no to sobie zostawię na później. No oczywiście, słuchajcie, no chusteczki, zobaczcie, co znalazłam. Uwaga.
To jest 10 zł, bank emisyjny w Polsce, 1940 rok. Zobaczcie, jakie ciekawe. Tu jest dziura. To, co palcem przykrywam. Taką se monetę znalazłam i prawdopodobnie będę musiała ten banknot, słuchajcie, oprawić. No bo to są te banknoty, nie wiem czy kojarzycie, które właśnie nie weszły do emisji. One zostały wydrukowane przed II wojną światową i nigdy nie weszły do emisji. Potem w takich rolach były, tu mamy Chopina, Messier Chopin. No taki ciekawy element, ale widzicie, dobrze, że znalazłam. No i tutaj oczywiście muszę zobaczyć, co ja tu czytam. To jest kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury. To dostałam od Agnieszki, jakieś książki kucharskie. I niech sobie to tu leży i moje chusteczki, które zawsze się przydadzą. Dobra, to wszystko zabieram, wyrzucam. No i chociaż jedną tą małą, malutką szufladkę, ale jednak coś tam sprzątnęłam, dlatego że, no żebyście mnie nie wyśmiali, że tylko łóżko prześcieliłam. Ale już to mówiłam, ale powtórzę się jeszcze raz. Jeżeli znajdzie Was ochota na sprzątanie, sprzątajcie, a jak dojdziecie do wniosku, że nie, już jestem zmęczona albo jest późno, to po prostu sobie odpuśćcie. Tak jak ja sobie dzisiaj odpuściłam. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!